Hej, witam was na kanale. Poznaliśmy dzisiaj pary półfinałowe Pucharu Polski. Nie ukrywam, że w tym roku z Pucharem Polski wiążę pewne nadzieje. Nie ukrywam, że w tym roku naprawdę chciałbym pojawić się na Stadionie Narodowym 2 maja, bo 2 maja właśnie będzie rozgrywany finał tych rozgrywek. Finał rozgrywek, których patronem, można powiedzieć, takim jest Polski Związek Piłki Nożnej z prezesem Zbigniewem Bońkiem na czele. Poznaliśmy dzisiaj pary półfinałowe tych rozgrywek. Poznaliśmy dzisiaj te mecze, które będą nas emocjonowały w kwietniu, w połowie kwietnia. Zobaczymy, jeszcze nie znamy konkretnych terminów. Wszystko wskazuje na to, że drużyny ekstraklasy będą grały te mecze prawdopodobnie 16 bądź 17 kwietnia. Jednak pewnie te terminy z czasem będą już upublicznione, będą już ukazane. Jak przebiegały ćwierćfinały, bo na tym trzeba najpierw się skupić, by przejść do tych rozgrywek półfinałowych. Rozpoczęliśmy te ćwierćfinały wcześniej niż można było się tego spodziewać, bowiem w lutym był rozgrywany pierwszy ćwierćfinałowy mecz pomiędzy Górnikiem Zabrze a Lechią Gdańsk. No i tam jak na lidera Ekstraklasy przystało, bowiem to lider Ekstraklasy podejmował, właściwie to grał w Zabrzu z tamtejszym Górnikiem. Jak na lidera Ekstraklasy przystało, tak lider Ekstraklasy awansował dalej. Po dość specyficznym spotkaniu, zwycięstwo 2-1 drużyny Piotra Stokowca i dzisiaj jest to na pewno jeden z faworytów do zwycięstwa tych rozgrywek. Ale wyłonili się też inni faworyci. Wyłoniły się inne drużyny, które na pewno nie będą odstawiały stopy, by tutaj ten puchar ostatecznie podnieść, by tym samym dać sobie szansę w rozgrywkach europejskich, bo to jest przecież też ten punkt docelowy. Oprócz samego zwycięstwa, oprócz tego podniosłego takiego etosu piłkarskiego na Stadionie Narodowym, no to też ta możliwość gry w europejskich pucharach jest na pewno taką rekompensatą za ten wysiłek poświęcony na te rozgrywki. Jagiellonia Białystok zagrała we wtorek swój mecz. Jagiellonia Białystok grała ten mecz, jak oczywiście wszyscy dobrze pamiętacie, z Odrą Opole. No i dużo na ten temat można by powiedzieć, bowiem jak można zauważyć, wicemistrz Polski, drużyna z czuba tabeli Ekstraklasy kontra drużyna z 11 miejsca pierwszej ligi. No i niestety kibice Jagiellonii Białystok na pewno zadowoleni z tego widowiska nie byli. Pierwszy celny strzał Jagiellończyków dopiero około 60 minuty. Co lepsze, był to strzał dający prowadzenie. Patryk Klimala, dwie bramki w tym meczu. Jagiellonia pokonała Odrę Opole, chociaż trzeba przyznać, że Odra Opole na pewno na taki wynik nie do końca zasługiwała. Byłem ciekaw, co powie trener Mamrot na konferencji, bowiem ma on taką przypadłość do tego, by mówić, no drużyna dzisiaj zasłużyła, czy nie zasłużyła na 3 punkty, jak to na przykład w naszej lidze. Natomiast nie doczekałem się. Trener nie powiedział do końca, że nie zasługiwaliśmy na ten wynik, a moim zdaniem Jagiellonia nie do końca ten wynik 2-0 przedstawia tę grę, którą mogliśmy na pewno nie podziwiać, którą mogliśmy jedynie oglądać i z jakimś zniesmaczeniem komentować. Odra Opole naprawdę dała z siebie bardzo wiele w tym spotkaniu. Pierwsza połowa pod dyktando gospodarzy. Jeden celny strzał Odra Opole mogła prowadzić, niestety to się nie udało, no i jak wiemy, niewykorzystane akcje to lubią się mścić. Ja się śmieję trochę z tego powiedzenia, ale ono ma w sobie troszeczkę prawdy. Jagiellonia w drugiej połowie swoim sprytem po dwóch podaniach Guilherme wykorzystała swoje okazje, dwie bramki. Patryk Klimala obudził się z tego zimowego snu. Patryk Klimala znowu pokazał to, co mogliśmy oglądać w sparingach, czyli otrzymanie piłki. No i tam wyprzedzenie tych obrońców, czy też jak w pierwszej sytuacji, ładne przyjęcie i strzał zakończony golem. Jagiellonia została z tym Pucharem Polski jeszcze gdzieś w swoich takich domysłach, bowiem mają szansę na zdobycie tego pucharu, cały czas są w grze.
środowy mecz, Raków Częstochowa, Legia Warszawa. No i tutaj ja szczerze powiem, że nie spodziewałem się takiego wyniku. Raków Częstochowa, lider pierwszej ligi, zagrał u siebie z drugą drużyną Ekstraklasy i tutaj naprawdę mecz różnie przebiegał, a to Raków atakował częściej, a to Legia Warszawa próbowała zaatakować. Kucharczyk dla Legii Warszawa, dwie bramki Rakowa Częstochowa. Trzeba wspomnieć, że bramka po dogrywce. No i awans lidera pierwszej ligi. I na dzisiaj ja napisałem takiego tweeta na moim Twitterze. Serdecznie Was zapraszam, ci, którzy mają Twittera, do oczywiście obserwowania. Link do mojego Twittera znajdziecie oczywiście poniżej, tam gdzieś w opisie tego filmu. Raków Częstochowa 2-1 wygrał. Legia Warszawa kończyła ten mecz w dziesiątkę. Ricardo Sapinto w ogóle gdzieś tam sobie odleciał znowu na konferencji, wspominając o tym, że oni nadal mają 3 punkty więcej niż rok temu w lidze w danym momencie. Co to w ogóle ma wspólnego z Pucharem Polski, nie wiem. To jest jakieś takie tłumaczenie siebie bez sensu zupełnie. Raków Częstochowa także zagra w półfinale Polski. Za chwilę przejdę do tych par, bowiem przed nami był jeszcze ten mecz czwarty, który był rozgrywany wczoraj. Ci, którzy oglądają ten film troszeczkę później, to ten mecz był rozgrywany 14 marca w czwartek o wczesnej porze, bowiem ten mecz był rozgrywany w Niepołomicach. Puszcza Niepołomice grała z Miedzią Legnica. No i Miedź Legnica szybko załatwiła tutaj zespół z Puszczy, jak to można żartobliwie powiedzieć. Druga minuta, Peter i Forsell, ten grubasek jest fantastyczny, po prostu gość ma coś w sobie nieprawdopodobnego, strzela bramki. Najpierw załatwił Lecha Poznań, później w czwartek załatwił Puszczę Niepołomice. Oczywiście różnica klas między Lechem Poznań a tą Puszczą Niepołomice jest bardzo duża. No ale sam fakt, no Peter i Forsell to jest po prostu jakąś drugą młodość przeżywa i strzela kolejne bramki. Natomiast jeszcze jedna kwestia meczu w Częstochowie, Raków Częstochowa, Legia Warszawa. To już taka ciekawostka, ja też o tym napisałem tweeta. Legia Warszawa była bez swojego dopingu, bowiem na stadion w Częstochowie przyjechała grupa 450 kibiców. Warto wspomnieć o tym, że Raków Częstochowa sprzedał 250 biletów na ten mecz. No i tam postawiono takie, można powiedzieć, warunki tej ochronie, która pilnowała sektora gości, że albo wejdą wszyscy kibice, czyli ta liczba 450, albo nikt nie wejdzie, to ochrona zadecydowała, że nikt nie wejdzie. No i Legia Warszawa była osamotniona, zespół Legii Warszawa był osamotniony na tym boisku bez własnego dopingu, a być może ten doping też w jakiś sposób podniósł na duchu z drużyny Ricardo Sapinto. Niemniej jednak poznaliśmy dzisiaj pary półfinałowe Pucharu Polski i już wiem, że Jagiellonia Białystok zagra u siebie na Stadionie Miejskim w Białymstoku z Miedzią Legnica. Ten mecz będę na pewno komentował, a skrót tego spotkania na pewno pojawi się na tym kanale, więc dzień po, bądź nawet w ten sam dzień już po meczu zapraszam Was na kanał, byście sobie ten skrót meczu wysłuchali, jeśli nie będziecie mogli, bądź będziecie chcieli sobie przypomnieć, co się w tym spotkaniu działo. A drugi mecz to oczywiście Raków Częstochowa zagra z Lechią Gdańsk. No i szczerze mówiąc, ten mecz będzie dużo ciekawszy z perspektywy takiego kibica, który po prostu interesuje się piłką nożną. Lider prawdopodobnie jeszcze, lider pierwszej ligi, z być może liderem Ekstraklasy, starcie na szczycie. Zobaczymy to porównanie, będziemy mogli sobie porównać pierwszą ligę Ekstraklasy. To na pewno będzie takie ciekawe doświadczenie. Ja napisałem takiego tweeta, że dzisiaj wylosować Raków Częstochowa tak jakby wylosować wyeliminowanie z rozgrywek. Trzymam się tego zdania. Natomiast nie wiemy, co zdarzy się za miesiąc. Tu ktoś może kontuzji dostać, tu może jakaś słabsza dyspozycja przyjść, to może jakaś pierwsza porażka, która osłabi morale zespołu. Dlatego można tutaj sobie wiele dywagować, ale trzeba pozostawić to do rozstrzygnięcia piłkarzom na boisku. Także Jagiellonia Białystok u siebie z Miedzią Legnica, Raków Częstochowa u siebie z Lechią Gdańsk. To są pary półfinałowe Pucharu Polski. Piszcie w komentarzach,
Jak myślicie, kto zagra 2 maja na Narodowym? Ja takie typy mam. Myślę, że będzie to Jagiellonia Białystok i myślę, że będzie to Lechia Gdańsk, a więc mecz też na szczycie w pewien sposób w Warszawie. Fajnie będzie zobaczyć ten mecz z bliska. Życzę sobie tego i życzę tego kibicom i z Gdańska, i z Białegostoku, i innym sympatykom futbolu. No i jeszcze jedna kwestia, wybrano najlepszą jedenastkę ćwierćfinałów Pucharu Polski. No i ja przedstawię tę jedenastkę, być może niektórzy nie wiedzą. W bramce znalazł się Zlatan Alomerowicz, czyli golkiper Lechii Gdańsk. Następnie mamy w obronie na prawej stronie Karola File. Następnie w środku mamy 2 obrońców Rakowa Częstochowa, czyli Tomasa Petraszka, a także Andrzeja Niewilusa. No i na lewej obronie znalazł się obrońca oczywiście Jagiellonii Białystok, Guilherme, 2 asysty, więc zasłużenie to miejsce dla niego w tej 11 najlepszych. Do tego środek pomocy składa się z zawodników Rakowa i Lechii Gdańsk, a więc Tomasz Makowski odpowiednio z Lechii Gdańsk i Peter Szwarc z Rakowa Częstochowa. No i pomoc następująca, te skrzydła, to Michał Mak z Lechii Gdańsk, a także Piotr Malinowski z Rakowa Częstochowa. 10 Peter i Forsell. No i na szpicy Patryk Klimala, który oczywiście 2 bramki zdały w meczu przeciwko Odrze Opole. Zostawcie subskrypcję. Na dzisiaj to tyle. Zostawcie subskrypcję. Zostawcie oczywiście łapkę w górę. Dodajcie te swoje propozycje, kto według Was zagra na Narodowym 2 maja w finale Pucharu Polski. Słyszymy się w kolejnych nagraniach. Prawdopodobnie w poniedziałek podsumujemy sobie kolejkę Ekstraklasy. A jutro w sobotę o 15:30 mecz Jagiellonii Białystok z Koroną Kielce. Odsyłam Was na kanał Jagiellonia.net, tam będę ten mecz komentował, a po meczu oczywiście skrót tego spotkania pojawi się na tym kanale. Dziękuję za dzisiaj. Puchar Polski cały czas rozgrywany, kolejni wyeliminowani, kolejni czekają na swoje mecze. Mam nadzieję na szczęśliwe rozwiązania. Do usłyszenia.